Piątek, drugi dzień września, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa. Honorowe obywatelstwo miasta dla księdza Józefa Gołębiowskiego. Rada Miasta Wolicowej nadała księdzu Józefowi Gołębiowskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Bolesławiec. Bolesławieckie Termy, modernizacją roku 2015. To nie jest tak, że my wyolbrzymiamy rangę tej nagrody, ale uważamy, że to może być skuteczne narzędzie do trochę w jeszcze większej promocji naszych term i przy okazji naszego miasta. Ksiądz Józef Gołębiowski otrzymał honorowe obywatelstwo Bolesławca. Okazją do przyznania tytułu była obchodzona w minioną środę 36. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. W 36. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. We mszy uczestniczyli m.in. wierni z parafii Chrystusa Króla, którzy chcieli być blisko swojego długoletniego proboszcza, który tego dnia otrzymywał tytuł honorowego obywatela Bolesławca. W naszym środowisku bolesławieckim ksiądz Józef Gołębiowski od 1982 roku duchowo, ale nie tylko, towarzyszył, przewodniczył Związkowi Zawodowemu Solidarność. Był dla nich przewodnikiem ku mądremu i dobremu rozwiązywaniu różnych spraw. We mszy świętej uczestniczył prezydent Bolesławca, a także miejscy radni. Pierwsza msza 13 grudnia 1981 roku odbyła się pod przewodem księdza Władysława Rączki, ale już wszystkie następne msze 13 grudnia z udziałem przedstawicieli Solidarności z całego regionu, z kopalni, elektrowni, z Jeleniej Góry, z różnych miejscowości odbywały się zawsze w kościele przy ulicy Jana Pawła II. Ksiądz Józef Gołębiowski został skierowany do Bolesławca do budowy nowej świątyni, którą zainicjował ksiądz prałat Władysław Rączka. Powstanie nowej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla ogłoszono w 1983 roku. Rada Miasta Bolesławiec nadała księdzu Józefowi Gołębiowskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Bolesławiec. Nie ma przypadków, wszystko dzieje się dla czegoś, wszystko ma jakiś sens. Także to, że przyjechałem do Bolesławca kiedyś, mówił Józef Gołębiowski, dziękując Bogu i wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy. Wspomniał, że właśnie 1 września odbyła się pierwsza msza w kaplicy, wówczas jeszcze przy ulicy Broniewskiego. A teraz zapraszam Państwa na wydarzenia w skrócie. Do wspólnego czytania Quo Vadis zaprasza Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Wystarczy przyjść z własną książką w sobotę 3 września o godzinie 9 na boisko lekkoatletyczne. Chętni będą mogli na pamiątkę dostać specjalną pieczątkę, którą szkoła otrzymała od pomysłodawcy tej ogólnopolskiej akcji prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie też konkurs ze znajomości treści dzieła. Będzie również można obejrzeć wystawę poświęconą Sienkiewiczowi. Już w najbliższą sobotę poznamy zwycięzcę biegu o statuetkę brunatnego niedźwiedzia. Bieg, który już po raz trzeci zorganizuje Stowarzyszenie Komando, rozegrany zostanie w 5 kategoriach. Najmłodsi do pokonania będą mieli 400 metrów. Dla tych, którzy wezmą udział w biegu głównym, przygotowano 8,5-kilometrową trasę. Niektórzy pokonają ją z 20-kilogramowym plecakiem w pełnym umundurowaniu. Bieg główny rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 na terenie jednostki wojskowej.
Znamy już kalendarz rozgrywek w nadchodzącym sezonie drugiej ligi siatkówki mężczyzn. BTS Elektros Bolesławiec, który wywalczył awans do drugiej ligi już 1 października, zmierzy się z KS Bielawianką Bester Bielawa, ale to będzie mecz wyjazdowy. Pierwsze spotkanie bolesławianie rozegrają u siebie 8 października. Zmierzą się z SPS Chrobrym Głogów. Drużynę prowadzić będzie nadal Marcin Sobczyszyn, drugim trenerem jest Damian Śliwiński. Według zapowiedzi miał być emitowany jesienią w TVP2, ale telewizja nagle zmieniła decyzję, przeniosła serial do Jedynki i przyspieszyła premierę. Mowa o Komisji Morderstw, serialu, do którego zdjęcia powstawały na Dolnym Śląsku, w tym na Zamku Kliczków. Serial odkrywa przed widownią uroki, oprócz Kliczkowa, także Zamku Książ czy Stawów Milickich. Powstawał też w poradzieckich bazach czy na Złotym Kompleksie w okolicach Wałbrzycha. W produkcję serialu zaangażował się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To kolejny po głębokiej wodzie serial, którego akcja rozgrywa się na Dolnym Śląsku. Do końca października będzie prezentowana w Muzeum Ceramiki przy Mickiewicza wystawa zatytułowana Z bolesławieckiej gliny. To pierwsza wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, na której prezentowanych jest ponad 700 wyrobów z 23 zakładów ceramicznych funkcjonujących na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Jest to pierwsza tak obszerna prezentacja współczesnej ceramiki bolesławieckiej. W grudniu wystawa pojedzie do Włoch. Będzie prezentowana w mieście Vietri sul Mare. Posypały się nagrody dla bolesławieckich term. Te otrzymały tytuł Modernizacji roku 2015 w ogólnopolskim konkursie pod tą samą nazwą w kategorii Obiekty sportu i rekreacji. W innym plebiscycie zostały uznane za największą atrakcję turystyczną Dolnego Śląska. Po wydarzeniach zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Metamorfozy. Zachęcam do pozostania z nami. Dziękuję. Do zobaczenia.